Szanowni Państwo, co się dzieje w Polsce? Sytuacja jest tragiczna, mówmy sobie wprost. W danym momencie mamy pokłosie rządów Mateusza Morawieckiego, który w znacznym stopniu zniszczył rynek kredytowy w Polsce, zniszczył polskiego złotego za swoich rządów, zniszczył polski średni i mały biznes, zniszczył polskie społeczeństwo, zniszczył nasz naród i zniszczył naszą kulturę, wprowadzając strach, wprowadzając, szanowni państwo, miszmasz, wprowadzając zamęt i nas skłócając strasznie z samym sobą. Ale czy to zaraz minie? Otóż problem jest taki, że to nie minie, że właściwie obecny rząd jest podobny do wcześniejszego rządu i robi podobne rzeczy, a może nawet jeszcze gorsze, może troszeczkę lepsze niż poprzedni rząd. Taka w danym momencie jest rzeczywistość. Mówmy sobie wprost, Mateusz Morawiecki w czasach koniunktury, Jarosław Kaczyński w czasach koniunktury zniszczyli polskiego złotego. Szanowni Państwo, w czasach koniunktury nie wprowadzili reformy rynku kredytowego. Dlatego jest taka tragiczna sytuacja. Mówmy sobie wprost. Nie wprowadzili, szanowni państwo, reformy emerytalnej. Nie wprowadzili reformy biznesowej, tylko wprowadzali jakieś nowe łady. Rząd polski, Mateusz Morawiecki i jego rządy to taki właśnie nieład. Nieład, szanowni państwo, ja mam odczucie, że Mateusz Morawiecki to nie był premier Polaków, tylko premier zagranicznych korporacji, zagranicznych banków i ujadaczy ze spółek Skarbu Państwa. No ja to tak widzę, szanowni państwo, takie mam odczucie jako obywatel Rzeczypospolitej, no a jako człowiek, który przez 20 lat zajmuje się biznesem, finansami, szanowni państwo, ekonomią, no to chyba mam coś do powiedzenia. Człowiek, który popełniłem tysiące publikacji, szanowni państwo, pisemnych i oczywiście tysiące godzin wykładów, takich, których w internecie nie znajdziecie, naukowych. Mam coś do powiedzenia jako osoba doświadczona, szanowni państwo, w finansach. Na swoich rzeczach się znam i mam tutaj naprawdę coś do powiedzenia i do powiedzenia mam to, że Mateusz Morawiecki zniszczył Polskę, szanowni państwo, ekonomicznie, gospodarczo. Taka jest w danym momencie rzeczywistość, a Donald Tusk chyba będzie ją jeszcze bardziej niszczył i to nie są żadne żarty. Mateusz Morawiecki zniszczył rynek kredytowy, kredytów hipotecznych, dlatego mamy taki problem w danym momencie na rynku nieruchomości. Miał tyle lat, jako człowiek, który pracował w bankach, powinien wprowadzić normalny system kredytowy w Polsce, on tego nie zrobił. Dopiero na odchodne coś tam nakazał bankom wprowadzać jakieś zamrożone kredyty hipoteczne na kilka lat, ale generalnie to się ani nie składa, ani nie jest fajne, ani nie jest dobre. No, taka w danym momencie jest, szanowni państwo, rzeczywistość. To tylko taki malutki ułamek. Mówmy sobie wprost, Mateusz Morawiecki jedyne co robił dobrze, to rozdawał pieniądze zagranicznym korporacjom, szanowni państwo, zagranicznym bankom. Taka w danym momencie rzeczywistość i uszczęśliwiał inne cudze narody. Tym był Mateusz Morawiecki, tym jest Mateusz Morawiecki oczywiście, który idzie i niesie frazesy patriotyczne, on tam się ubiera w te patriotyczne szatki. Jest to bardzo, no, mnie to brzydzi, prawda, mnie to brzydzi, ale już tam mówmy sobie wprost, w ogóle o nim bym nie mówił, ale to co widzę, jaką zniszczył nam gospodarkę, jaką zniszczył nasze pieniądze, jaką zniszczył nasze portfele, szanowni państwo, jaką zniszczył nam życie. Mateusz Morawiecki zniszczył Polakom życie w znacznym stopniu. Mówmy sobie wprost, finansowo, tak? To nie jest kanał polityczny, to jest, szanowni państwo, kanał edukacyjno-informacyjny o finansach, gospodarce. No i po prostu mówmy sobie wprost, tak jak są tacy ludzie, którzy coś niszczą, tak? Mateusz Morawiecki zniszczył Polskę pod kątem finansowym, ekonomicznym i gospodarczym. No i wrócił Tusk i który będzie robił podobne rzeczy, albo jeszcze gorsze, takie same, może trochę lepsze. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. Nie łudźmy się. To już jest, to już się dzieje. Polska się zawala. Już w danym momencie się zawala, szanowni państwo. W danym momencie musimy ratować swoje pieniądze, swoje biznesy, swoją gospodarkę. W danym momencie powinna być najważniejsza Polska, naród polski, szanowni państwo, polskie społeczeństwo. To powinno być najważniejsze. Nasze pieniądze, nie inne narody, nie zagraniczne,
zagraniczne korporacje, tylko my. My Mateusza Morawieckiego żeśmy wybrali, znaczy się tak żeśmy głosowali, a partia, którą żeśmy wybrali, wybrała go na premiera Polaków, nie cudzych narodów. Szanowni Państwo, premiera polskiego biznesu, a nie zagranicznych korporacji. Mateusz Morawiecki to jest największy niszczyciel, szanowni Państwo, mówmy sobie prosto. Ja to pokazuję ciągle na liczbach. Ja zaraz pokażę te wszystkie liczby. To jest największy niszczyciel. To jest drugie wcielenie Hilarego Minca. Człowiek skrajnie niebezpieczny, który zniszczył po prostu nam życia, rodzinom, ludziom. To jest okropny człowiek niszczący nam po prostu całe gospodarcze życie w Polsce. Mówmy sobie wprost, tak? To za jego czasu wprowadzono Nowy Ład. To za jego czasu zepsuto, szanowni Państwo, rynek kredytowy, nie wprowadzając zawczasu, gdy pisałem, ludzie, my nie mamy zamrożonych oprocentowań na 5, na 10, na 15 lat, przecież obniżono oprocentowanie do 1,5%, jak jeszcze obniżą do 1 czy 0, będzie wszystko, będzie po nas, no i to się stało, no i potem dopiero tam wprowadził na chwileczkę, przepraszam, jakieś tam wymogi, prawda, po, jak się, wiecie, musztarda po obiedzie, taki cwaniaczek, wiecie, no taki cwaniaczek, ha, 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 zrobiłem was, a teraz poudaję, że wam pomagam, nie, macie musztardę, tylko że kotleta już nie ma, bo kotleta ktoś tam zjadł. Szanowni Państwo, mówmy sobie wprost, teraz pokażę, jak Mateusz Morawiecki zniszczył nasze pieniądze, no mówmy sobie wprost. No, a dlaczego on w ogóle rządził? No rządził dlatego, że rządziła partia, na którą głosują ludzie, którzy no, o finansach, ekonomii no, nie mają totalnego pojęcia, tylko o tym, że mają pieniądze w kieszeniach, prawda? Ludzie bardzo często już schorowani, starsi, którzy się wychowali w reżimie komunistycznym, no mówmy sobie wprost, taka rzeczywistość. A teraz pokażę, jak Mateusz Morawiecki zniszczył Polskę gospodarczo, zniszczył nas biznes, zniszczył, szanowni Państwo, rynek nieruchomości i zniszczył nasz naród. Ja nie wiem, czy my się z tego podniesiemy po wyniszczeniu przez Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudę. Teraz jest Donald Tusk i ja pokażę, jakimi wiecie, to nie jest kanał to jest szokujące, że my musimy o tym mówić, ale to są takie perspektywy, że tego się nie da bardziej ukrywać. Ja to ciągle mówię ludziom, szanowni Państwo, widzicie, dużo ludzi psioczy, że tam pokazuje ludziom świat, że tu jest taniej, tam jest taniej, tu 15 razy taniej, tam jedzenie tańsze, tam niższe podatki, tam nie trzeba gazu i się denerwują na mnie, że jaki ze mnie patriota. Ludzie, kochani, ja nie jestem, 2 miliony Polaków mieszka w Niemczech, 1 milion Polaków w Wielkiej Brytanii, 1 milion w Skandynawii, Szwecji, Norwegii, Irlandii, Islandii, następny 1 milion w Holandii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Szwajcarii i tak dalej, Ameryce, Kanadzie, Australii. Ja nie jestem jedyny, szanowni Państwo, mnie na sercu leży nasz kraj, nasz naród, ale popatrzcie, no, znaczna część ludzi właśnie mieszka za granicą, których bardzo chętnie słuchacie, których bardzo chętnie poważacie i gdy na przykład widzicie, jest masa podróżników, którzy pokazują, że na świecie jest taniej, że na świecie można znacznie taniej, że jest inaczej, że te ceny w Polsce to jest jakaś zgroza, a jak zima przychodzi, to już w ogóle jest jedna wielka tragedia, no ale ich nikt nie wyzywa, że pokazują, że jest taniej, prawda? Widzicie, to jest właśnie ta narracja, bo ja mówię to pod kątem naukowym, ekonomicznym, na liczbach, na finansach, prawda? A Polacy, znaczna część Polaków nie rozróżnia ekonomii, finansów, a polityki. Generalnie ludzie tak nie rozróżniają na świecie, prawda? Nie rozróżniają, że gdy ktoś rozmawia o ekonomii, finansach i pieniądzach, oni myślą, że rozmawia o polityce. Ja nie rozmawiam o polityce, no ale ta polityka się z tym wszystkim wiąże. Widzicie, nawet polityka się do sportu wpierdziela, tak jak w Paryżu. To jest... Zresztą to pokazuje następny przykład, że TVP powinno się już dawno sprzedać. Tam pieniądze na masową skalę idą zamiast na, szanowni Państwo, najlepszych specjalistów z zakresu medycyny, żeby nas leczyli, na najlepsze pielęgniarki i szpitale, to wrzucamy pieniądze nie wiadomo po co, szanowni Państwo, miliardy złotych w takich pismaków różnych, różnistych pokroju, no, różnych takich dziwolągów. No mówmy sobie wprost, Polska się rozpada i ten system dalej się toczy, Tusk go utrzymuje.
Tusk go utrzymuje, ale teraz pokażę na liczbach, jak Mateusz Morawiecki zniszczył naszą gospodarkę przy aplauzie Jarosława Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, do spółki oczywiście z Donaldem Tuskiem. No zobaczymy, jak to będzie się działo, czy ten Donald Tusk, no już rok, ja już mówię, że to już się nie stanie, nie wiem, to są jakieś ostatnie chwile, że to by mogło się stać, żeby Donald Tusk odwrócił drastyczne wyniszczenie polskiej gospodarki, wyniszczenie naszego narodu. No i proszę zobaczyć, dlaczego Mateusz Morawiecki zniszczył Polskę, szanowni państwo. Przede wszystkim zrozummy to, że w roku 2008, jeżeli ktoś zarabiał, szanowni państwo, jeżeli ktoś zarabiał 2000 zł, to zarabiał 1000 dolarów, prawda? 1000 dolarów. W 2008 tak się dolar zawalił do 2008, no ale wcześniej też przez bardzo długo, na przykład jak ktoś zarabiał 2,5 tysiąca, to było 1000 dolarów, czy tutaj 2,5 tysiąca tu jest 2,5, prawda? Czyli w tym kółeczku, jak ktoś zarabiał, szanowni państwo, 2000 lub 2,5 tysiąca złotych, to w zależności od miesiąca, okresu, czasu tamtych lat, to zarabiał 1000 dolarów, tak? I co się stało? No, Tusk zawalił potem tą złotówkę, prawda? Tusk zawalił tą złotówkę, ale nie tak drastycznie jeszcze, jak Mateusz Morawiecki. Przejął władzę Jarosław Kaczyński i Andrzej Duda, przejęli oni władzę i wtedy, szanowni państwo, jak już ktoś, no, żeby zarobić 1000 dolarów, to było trzeba zarobić 3000 zł, prawda? Widzimy, tak? Czyli już nie 2000, nie 2,5, tylko 3000, tak? Czyli na 1000 dolarów od 2008 roku, od 2007 właściwie, no bo proszę zobaczyć tutaj, proszę bardzo, w 2004, jeszcze w 2000, proszę sobie wyobrazić, że jeszcze w 2004 roku, jak ktoś zarobił 2900 zł, wiecie, to było 20 lat temu, to zarobił 1000 dolarów. Dzisiaj, żeby mieć 1000 dolarów, trzeba zarobić 3950 zł, czyli 1000 zł więcej. To nie ma takiej wielkiej różnicy, ale to jest dalej 1000 dolarów. Tylko, że proszę zobaczyć, w roku 2022, czyli 2 lata temu, żeby zarobić 1000 dolarów, było trzeba zarobić 5000 zł, tak? Czyli dwa razy więcej, no 2900, a 5, tak? Już w 2004 roku była taka sytuacja, szanowni państwo. Ja pamiętam, ja potrafiłem zarobić, ja pracowałem dużo, szanowni państwo, i jak się pracowało na czarno w 2000, jeszcze przed wejściem Unii, ja to pamiętam, jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej, szanowni państwo, w 2003, 2004 roku bez problemu, jak ktoś pracował na czarno, mógł zarobić miesięcznie, nawet taki młody człowiek jak ja wtedy, wiecie, nawet 16, 17, 18, 19 latek mógł zarobić wtedy 3000 zł, jak pracował na czarno, czyli zarabiał, szanowni państwo, już w 2004 roku 1000 dolarów na czarno, wystarczało pracować na czarno, już miałeś 1000 dolarów, zarabiało się na czarno 1000 dolarów w Polsce, po 100 zł dziennie, prawda, czy tam po 120 zł dziennie, no takie były, tyle było można zarobić gdzieś tam na jakichś budowach, jeżeli ci zapłacili, bo tam wiadomo, że czy to nie płacili, to była przecież, to w 2004 roku to było bardzo wielkie złodziejstwo, bo to było tak, że dużo policjantów przechodziło na emeryturę w wieku 35 lat, no i to taka bandyterka się tworzyła policyjna, prawda, na emeryturę w wieku 35 lat, no i oni tam mieli te firmy bardzo często budowlane, no i oni po prostu okradlali tych Polaków, prawda, znali te kruczki, prawda, no taka policyjna emerytalna banda, prawda, w 2004 roku była, prawda, czyli oni mieli te emerytury, płaciło się i oni sobie robili takie bandy wykorzystujące Polaków, prawda, policjanci właśnie, znaczy już nie policjanci, tylko na emeryturze, bo wtedy na emeryturę policjant przychodził w wieku 35 lat, dzisiaj ci ludzie mają 55 lat, to oni od 20 lat są na emeryturze. No i to taka była rzeczywistość 20 lat temu, już można było zarobić, ja pamiętam, szanowni państwo, rok, tylko że właśnie to było to, że trzeba było na czarno pracować, prawda, bo jak miałbyś zapłacić podatki i tak dalej, no to już kiepsko, no ale bez problemu można było w 2004 roku, szanowni państwo, w Polsce zarobić 1000 dolarów miesięcznie, tylko że na czarno. Taka była rzeczywistość, chociażby w Trójmieście, w moim mieście. Jak ktoś miał taki łeb, prawda? Ja pamiętam 2000... Tak było, po prostu, mówmy sobie wprost. I co się, szanowni państwo, stało? I co się stało? No, dolar jeszcze bardziej się zawalił, więc w 2008 roku, jak ktoś zarabiał 4000 zł, no to zarabiał 2000 dolarów, proszę sobie wyobrazić. No i ten Tusk zniszczył tą złotówkę,
zawalił ją, no bo ona rzeczywiście się trochę mocno umocniła, ale on ją zawalił, prawda? Tusk najpierw do czterech, potem ją tak z góry na dół, prawda? Ona tak się ustabilizowała na poziomie tych 3 zł, czyli nie najgorzej, czyli nie najgorzej. Ona i tak już była tańsza, znacznie tańsza, prawda, niż w roku 2000, tam, znaczy się była tańsza niż we wcześniejszych latach. Ta złotówka znacznie, ale apogeum, szanowni państwo, apogeum zniszczenia polskiego złotego nadeszło wraz z rządami Andrzeja Dudy, Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, szanowni państwo. Czyli, proszę bardzo, przejęli, bam, zawalenie. I ludzie się zastanawiają, skąd jest ten taki wzrost gospodarczy? Skąd był ten wzrost gospodarczy w Polsce? No z zawaleniem polskiego złotego, tylko że się tego jeszcze nie czuło, prawda? Potem trochę umocnili, przyszedł Morawiecki, zawalił jeszcze bardziej do 5 zł. Do 5 zł, prawda? Czyli w roku 2000, proszę bardzo, 8, gdy ktoś zarobił 2000 zł, to, szanowni państwo, zarabiał 1000 dolarów, a w 2022, żeby zarobić 1000 dolarów, już nie można było zarobić 2000 zł, a 2,5 tysiąca złotych. Przepraszam, nie 2000 zł, a trzeba było zarobić 5000 zł, żeby zarabiać 1000. W 2008-2007 tam 2000 na 1000 dolarów, a w 2022, szanowni państwo, totalne zawalenie 5000 zł, żeby zarobić 1000 dolarów. Czyli ten taki wzrost tych płac, widzicie, wzrost tych płac to jest takie trochę kłamstwo, a właściwie kłamstwo, półprawda, a właściwie kłamstwo, no bo mamy sytuację, w której, no może te płace urosły, jakoś tam urosły, no ale szanowni państwo, ja pamiętam, ja wiem, że były minimalne wynagrodzenia, że się mało zarabiało, ja przecież wiem, dlaczego ludzie masowo wyjeżdżali. Szanowni państwo, no niestety już mam taki wiek, że ja to wiem. A ja to dodatkowo to wiem, bo ja, szanowni państwo, od 12 roku życia pracuję. I ja rozumiem pieniądz, bo ja od 12 roku życia pracuję. A jako 7 czy 6-latek zadałem sobie pytanie, dlaczego ta moneta, którą trzymam w dłoni, ona już nie ma wartości, bo wtedy czy to było rok po takie komunistyczne pieniądze, znaczy komunistyczne, bo to była ta transformacja, prawda? Już był kawałek, nie wiem, czy miałem 7 lat, czy 8, prawda? Czy 9, to w 96 te pieniądze zmieniali, kilka razy je zmieniali i ja się zastanawiałem, dlaczego ten pieniądz już nie ma wartości, szanowni państwo, dlaczego nie miał wartości, bo został zniszczony, wymieniony, no i nie był ze srebra, no to nie miał wartości, prawda, jakby był ze srebra, to by miał wartość, jakby był ze złota, moneta ze złota, to by miała wartość, ze srebra by miała wartość, no a jak jest z metalu, no to nie ma wartości. Taka moneta. No, ale mówmy sobie dalej, jak Mateusz Morawiecki zniszczył Polskę, szanowni państwo, razem z Jarosławem Kaczyńskim. Totalnie zniszczyli Polskę i nasze finanse i to się nam tylko kłamie, że jest fajnie, bo jest tragicznie. Jest tragicznie, szanowni państwo, jest tragicznie. Polska ledwo zipie, a teraz nas tak dowalili, że już w ogóle my się chyba nie pozbierzemy. Znaczy się pozbierzemy, na to są wyjścia. Są na to wyjścia, ale o nich nie teraz, tylko troszeczkę później. I proszę bardzo, szanowni państwo, przyszedł Mateusz Morawiecki, zniszczył do 5 zł, tak? Co to oznacza? Że w ogóle nie opłaca się w takim stanie gospodarki, w takim stanie walutowym, każdą złotówkę, którą sobie odkładamy, jeżeli nie kupujemy złota, jeżeli nie kupujemy akcji, jeżeli nie kupujemy srebra, jeżeli nie nadpłacamy kredytu, no to trzeba kupować dolary pod tym kątem, albo franki szwajcarskie, prawda? Dolary albo franki szwajcarskie i tyle. No, dla dywersyfikacji ryzyka dolary albo franki szwajcarskie, prawda? W ogóle nie opłaca się trzymać pieniędzy w pieniądzach ogólnie, ale złotówki tym bardziej w takich trajektoriach od roku 2008 w ogóle się nie opłaca na pewno złotówek, to już lepiej te dolary, no bo jak mamy te dolary, no to one oczywiście, szanowni państwo, popatrzmy jak zyskują, prawda? Gdybym za 200 tysięcy złotych kupił w 2008 roku dolarów, no to w 2022 miałbym 500 tysięcy złotych, tak? Tak się złotówka zawaliła, dzisiaj miałbym 400 tysięcy, czyli dwa razy więcej. To nie jest dużo więcej, ale jeszcze jest jakieś minimalne oprocentowanie. Oczywiście to nie znaczy, że warto trzymać pieniądze w pieniądzach, w dolarach, czy we frankach szwajcarskich. Jeszcze oczywiście bardziej niż w dolarze, lepiej we franku szwajcarskim, bo ten frank szwajcarski jeszcze bardziej zyskuje. Prawda? Tym bardziej, jeżeli mamy pieniądze, dużo pieniędzy. No oczywiście
jeszcze bardziej się trzyma lepiej w złocie, tylko że złoto mniej płynne, ale bardzo płynne, ale lepiej płynne niż nieruchomości oczywiście, gdzie nam się wpaja antyekonomia oczywiście, no nam się wpaja totalnie antyekonomia, antygospodarność w ostatnich latach tragicznie, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. No ale jak na razie zostawmy ten aspekt. Ja mówię, że moje wykłady jeden wykład powinien trwać jakieś 5 godzin, żebym miał jakikolwiek sens taki głębszy, żeby zrozumieć, co się w danym momencie dzieje, ale no niestety no nie będą trwały 5 godzin wykłady. Tak więc Mateusz Morawiecki zniszczył tego polskiego, Duda, Jarosław Kaczyński z Szydłową i z Dudą, proszę bardzo, zniszczyli tu polskiego złotego, przyszedł Morawiecki, zniszczył jeszcze bardziej polskiego złotego, prawda, a tutaj zniszczył Donald Tusk polskiego złotego, prawda, no i w danym momencie mamy Donalda Tuska. Szanowni Państwo, mamy Donalda Tuska od roku i co? Od roku nic. I co? I jajco, Szanowni Państwo. Od roku nic się nie stało, tylko zapowiadanie rozdawania naszych pieniędzy zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom. Wiecie, już jeszcze człowiek by machnął na te babciowe. No naprawdę, no te babcie, no bo jeżeli ktoś dostaje pieniądze na przedszkole, to dlaczego nie może dostać pieniędzy na to, żeby babcia się opiekowała? Jak już wiecie, już z obojga złego, prawda? Z obojga, no bo taka prawda, dlaczego ktoś może mieć na przedszkole, a nie może mieć dla babci, prawda? Dlaczego ty dostaniesz na przedszkole i ktoś sobie na tym zarabia, prawda? Przecież nie robi tego wolontaryjnie, ale ty nie, ale masz babcię i dlaczego babcia nie może dziećmi się zajmować, prawda? Dlaczego jeden jest lepszy od drugiego, prawda? No generalnie w ogóle tego nie powinno być, prawda? Generalnie tego w ogóle najlepiej to powinno być tak, że człowiek jest w stanie tyle zarobić, że może utrzymać dzieci, że żona może się zajmować dziećmi, Szanowni Państwo, a jeżeli chce, to najlepiej powinna pracować, się nie przemęczać, tak pi razy drzwi powinna pracować na pół etatu. Dlaczego? Ja nie wiem, dlaczego w Polsce się ciągle dąży do tego, żeby zamęczać kobiety. Ja nie wiem, dlaczego się w Polsce dąży ciągle do tego, żeby zamęczać kobiety, zamęczać matki, Szanowni Państwo, żeby dzieci były źle wychowywane, żeby nie znały swoich matek, swoich ojców, Szanowni Państwo, żeby w jakichś instytucjach komunistyczno-socjalistycznych, Szanowni Państwo, były wychowywane, czy też prane im tam mózgi. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Dlaczego się w Polsce... Znaczy rozumiem, bo to jest wszystko, Szanowni Państwo, propaganda taka socjalistyczno-komunistyczna. I ja tego naprawdę nie rozumiem. Ja nie rozumiem kobiety, która... Ja tego nie rozumiem, Szanowni Państwo. Ja nie rozumiem kobiety, która chce harować. Ja tego nie wiem, naprawdę. Ja tego nie rozumiem. Ja rozumiem, że kobiety chcą, Szanowni Państwo, mieć jakieś kariery i pracować. Przecież to jest dobre. Są lekarki, to tamto, prawda, dentystki. To jest dobre. Prawda? To nie jest złe przecież, ale to jest specyficzny zawód, ale wiecie, są zawody, ja nie rozumiem, co jest fajnego w pracy, nie wiem, w Biedronce albo gdzieś tam, prawda? Powinien być taki system, że jak już taka kobieta nie ma, wiecie, normalnego zawodu jak lekarz, czy coś takiego, prawda? Takiego, wiecie, porządnego zawodu, to żeby mogła sobie pracować na 20 godzin, żeby mężczyzna zarobił. Ja tego naprawdę nie rozumiem, tego naszego dziwnego społeczeństwa. Kto nam to wpaja, to ja nie wiem, prawda? Kto nam to wpaja? Przecież... Dobra, nie rozumiem tego. Po prostu ja tego nie rozumiem i jak można tego nie rozumieć, że można ustawić to wszystko inaczej, prawda? Że można by wprowadzić system podatkowy tak dla biznesu, żeby łatwo było zatrudniać kobiety na 20 godzin. Ja nie rozumiem, po co ktoś miałby chcieć harować 40 godzin w Biedronce na przykład, prawda, czy tam w Lidlu. Ja tego nie rozumiem, co to jest za frajda. 20 się... Ja nie wiem, nie chcę tego rozumieć, prawda, bo uważam, że to jest skrajnie destrukcyjne, prawda? Destrukcyjne. No i Donald Tusk już zapowiada setki milionów na elektryki, setki milionów na rowery. Szanowni Państwo, szkoda, że na kaszubskie kunie i wrocławskie osły. Za chwilę zapraszam na drugą część tego materiału, ale aby nie ominąć tego materiału, zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube powiadomi Cię tak szybko, jak jest to możliwe, o najnowszej drugiej części tego materiału. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!